Jesteśmy? Jesteśmy. Witam ponownie. Z tej strony Kasztan. Repity. Dobra, chyba online jesteśmy już z powrotem, nie? No, jesteśmy. Chyba tędy. Kurde, ktoś tu łazi. I nie wróży mi dobrze. O, tędy tu nie byłem. A, no, nowy stream jak się otworzył, nice. Kurde, nie lubię tego, że mi... Zresetuje mi na ten. Mam ustawione, żeby się nie... Żeby stream jakby się nie wyłączał. Ale i tak mi zresetuje streama, nie? Let's go. I go dzieli na dwa party potem. Kurza mnie to nieziemsko. No, inaczej by było, jakby był stabilniejsze połączenie internetowe, wiadomo. Kto to wymyślił w tej grze z tą mechaniką? Skakanie po tych platformach, to już chore przecież. Do sądu nadaje. Cut! Take a... Oh, I lost count a long time ago. Tutaj naokoło mogłem przejść. Okej. Typie, weź tam wskocz. Jakiego dał susa? Nie no, wiecie co? Ja myślę, że gierkę można przejść. Nie jest taka zła. Mega prosta jest. Czuję się, jakbym grał jakieś, nie wiem, jakąś platformówkę z Delmy trochę. No, ale nie ma takiej tragedii aż dużej. Wally jump. Jak każdy level... No... Chyba nie, bo pamiętam, że w tej grze było jakieś takie jeżdżenie wózkami, jakimiś w kopalni. Zobaczymy. No dwie godzinki, nie? Dzisiaj raczej nie pęknie, ale jeden stream, jak możemy jej poświęcić, i raczej pęknie. Że ona nie jest chyba jakoś... Oj, tam jest ten chest duży. Jak tam? Czy ja tam byłem? Trzecia scena. Urocza jest, jakbym był dzieckiem 7-letnim, to bym grał, no, dokładnie. Ty weź bakosom w ogóle, że unfollowa daj, jak Labrio. Jaką ma chustę? Co jest? Szczerze? Ej, żartowałem. Pa. Szczerze? Dałbym w to zagrać tureczce. Bo to jest takie proste. Takie, wiecie... Jako jakąś tam jedną z pierwszych gierek. Labrio 2. Gdyby te naklejki nie darły ryja za każdym razem, ale rozumiem, że to takie, żeby przyciągnąć fajnym dźwiękiem dzieciaki. Don't forget, you'll be needing four blue keys to open the final treasure chest. Ogólnie po... No, tak... Z fajnej strony spojrzałeś na to. Czekajcie, bo...
Dobra. Gdzie mi tu kobel zwisał, ale no trudno. Ej, ile, ciekawe ile jest scen, nie? W tym polowaniu na skarby. Ale wydaje mi się, że gra będzie wyglądać tak, że po prostu są... Będzie miała kilka tam mechanik. Czekaj, powiem ci zaraz, Bakosan, ile. Bo mamy tak, widzę, że tu mamy jeżdżenie wózkiem. Patrzcie. Mamy jeżdżenie wózkiem w kopalni. A, nie będziecie widzieć. Mamy ten treasure hunt. Mamy świątynię Okidoki Jonesa. Nawiązanie do Indiana Jonesa. Mamy kosmos. Są go karty. Ale zajebiście. Dobrze będzie. Chyba akurat gramy najnudniejszy etap gierki. Taka trochę ogłupiająca nawet dla dziecka, ale... No... Ale ma coś w sobie takiego. Wydaje mi się, że Magdzie by się podobała. No zajebista muzyczka, taka trochę taka, wiecie, cheesy muzyczka. Popierdziela se Bobas w Popersie. Zajebiście. A zarazem nie jest taka creepy, nie? Ten odgłos skoku też jest zajebisty. Czemu ona jest różowa, ta skrzynka? Ej... Jak się wskrobał na to, ty? O, zmoczyłem se stópki. Piękna gra. 10 na 10. Nie wiem, to... Czepiacie się. No nie, właśnie nie. To jest taka, wiesz, 30 na 10. Waham się pomiędzy właśnie 30,5 na 10, a 31 na 10. Feel the part. Ci dam zaraz feel the part. Ile tych kluczy potrzebuję? Wystarczy? O Jezu, jeszcze jeden. Jezusku. Kurwa. Cut, cut, cut! There's no such thing as instant success. Nie ma. Jest morał nawet. Do wszystkiego trzeba po prostu ciężką pracą dojść. Nie ma szybkiego sukcesu. Nie ma. Wszystkiego trzeba ciężką pracą, staraniem dojść. Wiecie, kto tak mówił. Gimnazjum w pracowni fizycznej. Nad tablicą wisiał taki napis.
Nie ma takiej rzeczy, do której nie można dojść wytrwałością, pilnym staraniem, coś takiego. To był chyba cytat Marii Skłodowskiej Curie. Let's try that scene again, kid. Nie, chyba nie. Taki, wiesz, cytat z Call of Duty, jak zginiesz. Siema, Watashi. Ona się trochę nie nadaje, bo jej wytrwałość była trochę za duża i się wzięła i umarła przez to. Promienny uśmiech, najważniejszy. Popromienny. Hey kid, feel the power. Tengen, nie wiem, coś o tym wiesz? Chcesz nam opowiedzieć więcej na ten temat? Jakie Lego? No było Lego, Watashi. A ciebie nie było. Dla dzieci Lego było właśnie. Głupie pytania zadajesz. Ostatnio jakiś filmik wczoraj widziałem o Polonie. Polon 20 czy Polon 10? Jest jedną z najgroźniejszych substancji na świecie i bardzo jego mała ilość możecie rozpierdzielić w bardzo szybkim tempie. Dobrze, że tej gry nie widział ten koleś. Kurde, co ten Labrio dzisiaj popłynął, to ja nie wiem. No Watashi, no oczywiście, że tak, ja się zgadzam z tobą, ale no tu pewna osoba się nie zgadzała z tym na czacie i sobie poszła. Dała unfollowa i poszła. Mogę chodzić po lawie? Uuu, jest klucz. Po 99 trzeba już na technik się przerzucić dokładnie. Ale wiecie co? Lego Technics mi się tak nie podobają. Kiedyś może mi się podobały, ale... Tak ogólnie nie podobają mi się Lego Technics. Jakoś tak wolę normalne. Jak na przykład jakieś pojazdy są, to dużo bardziej mi się pojazd, na przykład jakiś taki jest fajny Dodge, taki niebieski. To mi się dużo bardziej podoba z normalnych klocków, niż tam jakieś inne pojazdy właśnie z Technicsów. I właśnie nie są dla dzieci, one są dla starszych już. Na młodzieży one są, to dlatego mi się nie podobają, ja jestem zbyt infantylny na nie. Dobra, wszystko jasne, dzięki Bakosan. No proste jest. A co do Watashi tych architecture, to powiem ci szczerze, że mam mieszane uczucia co do tych zestawów. Bo one są troszkę nudne są te zestawy. No właśnie, brakuje trochę tej ciekawości, bo tam te zestawy są takie bardzo proste, one są z takich, wiesz, tylko tych gładkich klocków i nic więcej. Aczkolwiek piramidkę widziałem, piramidka nawet spoko jest. Nie wiem, czy widziałeś piramidę Watashi. Piramidę Hopsa chyba. Muzyka. Let's go. Let's go. Shiver me timber, you're still here? I'm ready!
Siemanko Kraczek, dobry wieczór. Dziękuję bardzo za 17 miesiąc subskrypcji. Bardzo ci dziękuję za wsparcie. Dobry wieczór, panie Krzaczku. A i od razu mam na wstępie do ciebie pytanie bardzo ważne. Musiałbym ci maszynkę odesłać, nie? Żebyś jeszcze może, bo pewnie na święta byś chciał sobie może posiedzieć przy niej. Spakuję ci, odeślę. You already won the key for this activity. O, dobra, koniec z piratami. Shiver me timbers! You're still here? No. Alright, alright! Hold your pony! No co ty, a w święta nic se nie posiedzisz? Czekajcie, bo to jest... Czy zaraz, zaraz, bo ja tu coś czego nie rozumiem. Porozumiałem w robocie sporo rekrutacji. Treasure Hunt Scene? Tam jest Treasure Collecting Scene? Trzy na pięć, aha. Ty się rekrutacją zajmujesz? Move it along, Slowbeard! This is a pirate ship, not a museum! A, dobrze, rozumiem. Dobra, ten treasure collecting sobie darujemy, weźmiemy do jakiejś, pójdziemy do jakiejś innego activity. Foot race, czyli co? Wyścigi piesze. Różne działy, różne sekcje. Korpo, PKO BP. A jak tam ogólnie git? Grudzień? Grudzień to... No, bo my też zawaleni jesteśmy mega robotą. Jak psycha, psycha, okej? Okay. Panie Krzaczek. O kurwa! Dwa FPS-y! Co tu się dzieje? Joki, to co jest? Jak jest 10, to jest cud. To jest 6, chłopie. Jeszcze nie prowadzę i ciasteczka zbierasz po drodze. Ten po trzecim etapie rozmowy na kierowcy, żeby się tak nie przyczepali. A, dobra, rozumiem. Ale fajnie, kurde, bo słyszę, że tam pniesz się do góry, także spoko. Mega fajna sprawa. Ale mam już pozytywną na trenera. Kurde, taki trener to chyba właśnie... Chyba luźna robota, nie? Fajnie, Krzaczek, kurde. Gratuluję awansów. Chyba tego nie wygramy. Mogę to restart zrobić? Kurde. Pan Krzaczek. Co jest? Zdobyłem mleko czekoladowe? Co to jest w tej butelce? Kakałko? Browara. No nie, no nie ma szans, że ja ich dogonię w ogóle. Absolutnie. Siema, siema Kłąk. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja tu troszeczkę bez głosu dzisiaj, bo choroba wzięła górę. Co tam, jak tam wieczorek? Ter pan. No tak, wiesz, tak. Choruję, dziękuję. Choruję. I...
Ułożyliśmy sobie zestaw z Lego dzisiaj. Tak za bardzo w tym momencie nie wiem, co robię ze swoim życiem. No i tak mi wieczór mija. Kimodeosom pozom. Witam serdecznie, dobry wieczór. Co tam u ciebie? That's Scream Maker Rzeszu. Pamiętny koncert. A, czwarte miejsce. No, masakra jest. A jeszcze teraz dwa dni w pracy byłem, a ja w pracy dużo muszę gadać i głośno muszę mówić. To nie pomogło. Press R1 to use power-ups. No, let's go. Czyli to, czyli mogę Scream Makerem w nich rzucić, czy o co tu chodzi? Podam polurkować na chillu, no spoko. Mogę ciastkę. Ej, ale ciastko daje boosta. No tak, no cukier, ty. Normalnie ta gra jest tak prawdziwa. A co mogę z galotami zrobić? Obsrane galoty zostawiam na trasie. Pięknego. Cudowna giera. Obsrane galoty im zostawiam. Ale normalnie po tym ciastku, to jak moja córka, nie? Ej, no wyłaź z tego... Tak na. Słabo. Najpana jak szpadę. Dobry, niedobry. Now you are in trouble. Zjadłam ciacho i jest... Galoty, masz obsrane galoty. Kurde, nie trafił. Muzyka trochę jak z takim imprezy na Hawajach. Każdy jest narąbany, że ludzie robią jakiś boomerski konkurs. O kurde, Bela. Piłką rzuca we wszystkich w ogóle. Normalnie jak to on. Jak skorupa w Mario Karcie. To pławić się w sukcesach. Jutro o 7 do roboty. Ja mam na szczęście wolne jutro. I tak do końca grudnia. Ja też ostro, non-stop prawie w robocie do końca grudnia, poza świętami jestem. Także rozumiem. Trzymaj się, Krzaczek. Dzięki, że wpadłeś i dziękuję ci bardzo za subika. Bardzo dziękuję za wsparcie. Dobrej nocki. Nie, ciacho by mi się... Ciacho! Gdzie jest ciacho? Co to za gra? Wygląda jak No Name? Jaki No Name? To jest wspaniała gra. Co? Jak to? Tam krap od razu. Jeszcze powiedz, że dla dzieci jest i daj unfollowa, nie wiem, Watashi. Wspaniała gra, możesz dostawić po sobie obsrane galoty. Powiedz, panie Kaszen, ty mnie nie odsyłaj do momentu, póki nie ogarniesz zamówionych gier wideo z mojej strony.
Zaraz. Nie ogarniesz zamówionej gry Vita z mojej strony? A wydawałeś punkty? Na kroka? Minimalna godzina na streamku, a tak się pewnie umawialiśmy, nie? Kasztan w ogóle nie pamięta pewnie. No dobra, no okej. Okay. Skoro jesteśmy tak umówieni, no to jak najbardziej. Ale jak najbardziej. Spoko, no to na streamkę na bank odpalę. Zresztą to nie jest długa gierka, nie? Można ją tam strzelić. Nie no, spokojnie, Krzeczek. Trzymaj się. Wyśpij się tam. I... spokojności w pracy. Bo wiem, że grudzień to hardkorowy okres. W wielu branżach. Finansowej to na bank. Hehe, na bank. Tim Gunn, ja się z tobą na nic nie umawiałem. Mnie nie wplątuj w te swoje giereczki tam. Mówisz Watashi? Czekajcie, bo chyba ktoś tam nie pisze. A nie, dostałem powiadomienie, że prowadzę stream. Jakoś ja sobie radzę. Teraz, Watashi. Jestem głodny, nie? Dosyć słabą kolację zjadłem. Jestem tak głodny. Dlaczego? Ja o tej godzinie dawno nie byłem tak głodny. Ej, to może zdrowieje w takim razie, skoro mi apetyt wrócił. Bo zawsze tak mam, jak jestem chory, to nie mam apetytu, a jak już zdrowieje, to... Nie, no nie... Jaka porażka? No i jakiś pirat. Eat my dust, ja ci zaraz dam eat my dust. On tego nie powiedział. Słyszycie, jak on wyśmiał? Powiedział, że jego obsrana pielucha mnie spowolniła. Fenomenalna gra. No i znowu! Azariel, bardzo dziękuję za followeczka. Dobry wieczór, witam serdecznie tutaj, po tej stronie. Wygrałem. Dobry wieczór, witam cię bardzo serdecznie. Co tam słychać u ciebie? A tam Fox Skill. Captain Cookies. Ja trochę dzisiaj Azariel chory, także... A, no to git. Ułożyliśmy sobie dzisiaj zestaw z Lego, a teraz do końca nie wiem, co robię. Tak, syn. Co to będzie? Tak, syn. O. A, no to gitas. Gitas. Co tam pogrywasz ostatnio na streamkach? A, trzeba jak najwięcej terenu chyba oznaczyć. Tylko zaraz, wait. Jak? Co tu trzeba zrobić? Sex sale, no. Ktoś mi wytłumaczy zasady gry tu? Złapać tych...
another baby bite the dust. Aha, czy to jest... Gunito? Gunito. Nawet, wracaj. Ja muszę gnojków złapać po prostu. Gówniaków. Naprawdę, jakkolwiek ta gra nie jest porobiona, nie? Dałbym pograć dziecku w nią. Ale jest zróżnicowany gameplay. Zobacz, Bakosan jednak nie jest cały czas to samo. Tam ryje psychę, świetna gierka. Źle do tego podchodzisz chyba, po prostu Watashi, wiesz? Piątki składam i maluję figurki, dzisiaj Warhammer 40 000, Darkside plus Gears of War 2. O, to ja już kumam, jakie te klimaty lubisz w takim razie. I trochę Warhammer 40 000, Dawn of War, ciąg dalszy. Znasz pana Kubę Będzina? Gry sprzed lat? Dogadalibyście się. No wiesz, że dziecko potrafi się skupić. Dobra, tutaj chyba wszystko mamy. Move it along, Slowbeard. This is a pirate ship, not a museum. Alright, alright. Hold your ponies, Captain Crook. Dla mnie to uniwersum jest obce. Bardziej znam fantazję Warhammera. W sensie znam tyle co nie, bo to był mój pierwszy papierowy system RPG, w jaki grałem, właśnie Warhammer Fantasy RPG, czy jak to się tam nazywał. Wolfa będziemy grali, ale czady. Pirate Golf Scene. Let's go. Pamiętam te levele, bardzo je lubiłem. Za ten level lubiłem chyba tę grę za dzieciaka. Za te golfy. Zawsze jak gram w RPG na papierze, gdzie powa, to słownie ja unikam magii zawsze. Zaraz co? Cholera cię. O nie! Za mocno! Nie, pięknie. That was perfect. Can you do it again? Świat Warhammer 40K jest mroczny, depresyjny, brutalny i ma to swój urzędnik, bo nieważne, którą frakcję wybierzesz, tak będziesz tym złym. No, coś w tym jest. Gears of War też jest w podobnym klimacie. Tak, to jest podobny klimat do... Jeżeli chodzi o technologię i w ogóle do Warhammera, nie? Pirate Hall. Papu, papu, papu. Piękny z ciebie golfista. Too soft. You didn't eat all of your vegetables, did ya? I'm not giving up.
Natashi, a w jaki system grałeś, że tak wrócę? Na papierze. O kurde. Za lekko trochę. System byle jaki. Taki bieda prawo, lewo, przy tył, to tamto znaczy. Co? Że nie rozumiem. Że po prostu bez systemu, tak? Że takie... Tylko na opowiadanie, tak? No, albo po wojaku, po prostu. Nie do końca kumam. Za to, że się nie powiedział. A, okej, okay, dobra. A to piwo to ciepłe czy z lodówki? Tak. Buraki pozbierać po pieczeniu. Alosik, ty to taka kura domowa chyba, co jesteś, to jak taka gosposia kuziła. Chłop jest w pół do pierwszej, w sobotę. Gość kuziła buraki ogarnia. Koleżko, słuchaj, no. No nie, bo mnie zastanawia, jest w pół do pierwszej, ziomek. Nie, no jasne, ja rozumiem, jak najbardziej. Jest taki dokument na Netflixie, nazywa się High Score i tam był jeden odcinek poświęcony pierwszym RPG, które powstały na PC. No, oglądałem chyba wszystkie odcinki tego miniserialu. No i oni byli tam chyba fanami nawet tego, nie? Papierowych systemów. Zapisałeś tam tylko EQ i postać z umiejętnościami. No ale umiejętności wymyślaliście, czy to było na podstawie jakiegoś systemu? I tak muszę kisnąć do trzeciej, bo nikt jej nie... Uciekł usta. A, no. Rozumiem. No pytam, że czy wymyślaliście sami umiejętności, czy po prostu jakiegoś systemu to pobieraliście? Specyficzny stream dzisiaj jest. Brak tym się rozsypał, jak coś wyciągnąłem z szafki. Jakiś kurwa stary barsz, patrz. Ten przychodzi, nie? Mówi, że Lego są dla dzieci i on follow i wychodzi. Ten kurwa buraki jakieś ogarniał o pierwszej w nocy. Ten z kolei po wojaku jest, co tu dzieć? Widowie, halo. A, i używać, łapie chyba, o co chodzi, jak w to graliście. Dobrze, że zbrylowany was się łatwo wyciągał z placka, bo był poraczany. Tak
kosy społeczne stworzymy. Ej, dobre. Dobre. Tylko ja normalny. Poczekałem sobie trochę kosmitów gadającym nożem. Jak tam ten High on Life? Albo Hold on Life? No. Nie, Watashi, no... Ja rozumiem. Taki mam magnes. Takie persony przyciągam. Fajny, fajny ten golf. Ale strzał. Skąd? No coś mi się w ogóle kojarzy ten tytuł z czymś, a nie wiem z czym. Z Monty Pythonem może? Jakby my jesteśmy tobą, należy zbić się w parę person i każdą inną część charakteru ukazuje twoją. Chyba nie do końca, Watashi. Chyba, że się trochę poleciałeś teraz. Okej, okay, posiedziałbym dłużej, ale oczy mi się już domaga. Masakra, trzymajcie się i miłej gierki. Trzymaj się, Azariel. Dobrej nocy życzę i dzięki, że zostawiłeś followka. Że kiedyś tam wpaść do ciebie jeszcze. No właśnie nie wiem, o czym ty pieprzysz. Kosmiczny kartel najechał ziemię po towar, bo zażywają ludzie jako narkotyk. Aha, i są... High on life. Nie high on weed, tylko high on life. Spokojnie, Watashi. To dobrze. Ja wiele rzeczy rozumiem. Ale mi tam zaryje beret. Tak, jutro wolne. Jeden streamer miał lore swojego Discorda, że wybuch i konta widzów z jego przerobioną nazwą tego osobowości. Nie? Kto to taki? Akordeonik? Ale jakby weszło. Zjadłem warzywa. Z obiadu. Kałacha.
ever get the feeling you're being watched? Ale dużo tego golfa. Too soft. You didn't eat all of your vegetables, did ya? Jak ja mam wejść pod... Ja to nalenia pierogów ruskich sobie dzisiaj kupiłem nowego. Pierogi ruskie to są najlepsze pierogi w kosmosie. Ale ja zjadłbym. Jutro jest handlowa, nie? Jutro jest handlowa. Zależy jakie, nie? Zależy gdzie, zależy... Zależy. Losik. Dobre czy nie, po prostu. Ósmy dołek, co jest, kuźwa? Osiemnaście dołków jest? No my też mamy, kurde, w pierogarni, ale ile oni sobie życzą? 2,50 za jednego pieroga, ty. $2.50. To jest chyba dużo, nie? Ale dobre mają te pierogi, kurde, z Kubani. Na wagę nie, różne specjały, nie jest drogo. Jak ze stosunkiem... Jak ze stosunkiem farsz, ciasto. Bo to naprawdę jest takie cieniutkie ciasto, takie idealne. I sam farsz prawie, te pierogi to jest, nie? Tej pierogarni tutaj, lokalnej mojej. Ona jest trochę taka, wiesz... Taka hipsterska jest trochę, nie? Bardziej też. Ale dobre, dobre mają. Lepiej nie mieć stosunkowanie ciastem ani z farszem. No wiesz, no film o tym nakręcili, Alosik. Taki film amerykański o tym. Także wiesz. Marketowe mi z Lidla kiedyś smakowały te głęboko mrożone. Ale tylko te głęboko mrożone. A ogólnie te z chłodziarek, z lodówek. Wszystkie te ceny mają, ta moja to od lat 80. z niej, no. Bo nie jadłem dobrych ruskich pierogów właśnie z lodówki, nie z marketu. Jest koniec tego w końcu. I guess Dale's gonna have to stay lost it a little longer. What a shame. Fajny golf był, przyjemny. Co, nie wygrałem? We have a real golf course to invade. Te mrożone gyoza z kurczakiem z Biedry były pyszne, szkoda, że już nie ma. Nie dotarłem do tej Biedronki, a cały czas miałem je w głowie, nie? W
smutne wieści mi przekazałeś. Ready? Lights, camera, action! Kurde, Kubusiowi będzie smutno, bo go nie ma na streamku. On bardzo czekał na pełzaki. Bo ja coś czuję, że ta gra pęknie zaraz. Ale w sumie jeszcze go kartu... Nie, w sumie jeszcze wielu rzeczy nie było. Tak, no, od biletynu. Nie było w kosmosie, nie było uciekania przed tym reptarem, nie było go kartów. No, trochę jeszcze nie było tej kopalni, przecież wózków kopalni. Także trochę tego kontentu jeszcze tu jest. Lights, camera, action! Dobra, przejdziemy ten set leveli. I chyba lecę w Kimę. A też jeszcze sobie zjem. Na szybko. Co się dzieje z tą kamerą? Tutelek. Fajny tutel. Szczerze, ja to się tam nie dziwię, że ta gra 20 zł kosztuje. Nie jest to dla mnie jakieś dziwne. No ale taka typowa gra dla dzieciaczków. Dla takiego, nie wiem, 6-latka może. Pięcio, sześciu. Grał w Ćwikła w Studio Tour. Pamiętam, bo kiedyś wpadłem na jego stream i był na tym etapie właśnie z wózkami w kopalni. On chyba to przeszedł. Nawet całe. Gdzie jest pozostałe 11 monet? To jest kurde. What the fuck? One były w przeciwniku jakimś? Czy gdzie? Coś tu się zbugowało chyba. Co? O co tu chodziło? Dziwne to było. Bardzo dziwne, nawet bym powiedział. Ready? Lights, camera, action! Hmm.
Gra na 3 godziny, na 2,5 godziny, a my już trzecią gramy. No nie no, gdzie no, półtorej godziny było układanko. A to te żółwie jumają te monety. Kamera jest straszna. Straszna jest ta kamera. Nie no, tu tyle jakie jumacze w ogóle chamskie. To jest grane tutaj z nimi. To jest z nimi nie tak. Scena ze zbierania tych monetek, nie? Dobra, robimy save'a i... I lecimy w spanko. Dobra, mamy save'ik. Bardzo dziękuję za dzisiejszy wieczorek. Bardzo miło, jak zwykle. Streamuje chyba pan Miyagi jeszcze, nie? Tam widzimy, bo gra w... Tak, widzę, że gra w jakieś infantylne gry, także... Bardzo dziękuję dzisiaj za obecność. Ja uciekam. Dobranoc. Dzięki, panie Bokosem, wam też również życzę dobrej nocy. Zapraszam do pana... Miyagiro. Muszę coś zjeść. Muszę sobie wziąć jakąś kanapkę, po cichu zrobić. Bo coś. Także dzięki bardzo jeszcze raz. Trzymajcie się. Dobrej nocy i udanej niedzieli wam życzę. Dzięki bardzo. Bye.